kochani, to znowu ja. Pytacie nieraz, czy można przestawić ulę, kiedy przestawić ulę, w jaki sposób przestawić ulę. Kochani, tutaj wszystko zależy, czy my musimy przestawić ulę, czy chcemy przestawić ulę, bo to są dwie różne rzeczy. Przychodzi tak, że musimy przestawić ulę. Coś się dzieje, coś się zmienia i nieważne, kochani, czy to jest grudzień, styczeń, lipiec, należy to zrobić prawidłowo. To nie chodzi o to, jak my przestawiamy, czy kiedy my przestawiamy, tylko w jaki sposób my podejdziemy do tych uli. No kochani, mamy początek lutego, no awaryjnie, muszę przestawić ulę. Moim szczęściem jest to, że w tym momencie nie ma oblotów, nie martwi się zbłądzeniem pszczół i tutaj pomijamy tą kwestię, jeżeli chodzi o przestawianie uli w czasie sezonu. Mówimy teraz o przedwiośniu, więc tutaj pokażę Wam w krótki sposób, co należy zrobić i jak należy zrobić, aby te rodziny przetrwały. Mamy zimno, wczoraj miałam śnieg, przedwczoraj deszcz, dzisiaj miało być ciepło, jest zimno, jakbyście widzieli, jestem ubrana. Kochani, no czapka, bluza, mój ulubiony sweter. Wiecie, jak to jest, po prostu jestem jak bałwan wyubierana ze względu na to, że musi mi być wygodnie, ale jednocześnie ciepło, bo tutaj troszeczkę będziemy się gimnastykować. W pierwszej kolejności, kochani, co robimy? Oczywiście, musimy zabezpieczyć wlotki, zanim zaczniemy dotykać ule. Ze względu na to, że one jakiś stres przejdą. One doskonale wiedzą, że my podniesiemy ten ul. I to nie znaczy, że one od razu nam się rozejdą po tym ulu. Nie, one tam podniosą alarm, czyli będziecie słyszeć takie brzż i coś się dzieje. Więc kochani, ignorujemy ten alarm, ale zachowujemy się bardzo ostrożnie z pszczołami. Co należy w pierwszej kolejności zrobić? Pomyśleć dokładnie, gdzie je umiejscowić, aby następnym razem nie przeszkadzały i żeby było w miarę bezpiecznie. No u mnie sprawa jest jasna, mamy niedaleko przestawienie, więc nawet jeżeli by to był, kochani, sezon, przestawienie na drugą stronę ogrodzenia nie miałoby większego problemu, zrobiłabym to nawet poprzez noc. Po prostu w nocy bym przestawiła, rano bym otwarła, nawet jakby te pszczoły delikatnie gdzieś zalatywały, to jest taka odległość, która na 100% by im nie zagroziła. Kochani, jeżeli chodzi o zimę, mamy zabezpieczone wlotki, znaczy się jeszcze nie mam zabezpieczonych wlotków, ale zaczęłam zabezpieczać, pomyślałam, że od początku powiem Wam mniej więcej, jak to wygląda. W pierwszej kolejności, dlaczego sobie chcę zabezpieczyć wlotki? Żeby tam już był jak najmniejszy ubytek ciepła. Więc zabezpieczam, tam się robi troszeczkę cieplej, ale pszczoły jeszcze nie wiedzą nawet, że ja tutaj jestem i cokolwiek kombinuję. W drugiej kolejności będzie ustawienie stojaka. Jeżeli musicie przestawić stojak, na którym pszczoły siedzą, to kochani, w pierwszej kolejności przestawiacie ule dokładnie tak, jak mają stać i zanosicie je na swoje miejsce, a później stawiacie stojak i przestawiacie ule na stojak. Dlaczego w tej kolejności? Ze względu na to, że jeżeli zestawicie je tutaj ze stojaków, i coś by się wydarzyło, rozwarstwiłby się ul, gdzieś by była jakaś nieszczelność, czegoś byście nie widzieli, to pszczoły Wam zaczynają tu wychodzić i zaczynają błądzić. I to jest problem. Jeżeli te ule macie już ustawione tam i stojak macie tam, to jest większe prawdopodobieństwo, że jak coś się przytrafiło, rozwarstwił się ten ul i pszczoły tam zaczęły wychodzić, to w tym momencie one zdążą wejść Wam do ula i nie zginą, prawda? A tutaj musielibyście czekać, jak z powrotem wejdą, trzeba byłoby zostawiać te ule. Więc lepiej je postawić od razu tam i przestawiać stojak, albo zrobić stojak, tak jak w moim przypadku, to są palety i agrowłóknina, o co nieraz pytacie. Więc ja w pierwszej kolejności sobie zrobię tam paletę, obiję agrowłókniną i od razu ul po ulu będę przestawiać na tamtą stronę. Dlaczego, kochani, padł wybór miejsca na tamtą stronę? Mam tutaj parę możliwości. No tutaj ktoś chciał na przykład, żebyśmy przestawili tam na ten kawałeczek trawnika. Kochani, jak najbardziej. No możemy, nikomu tam by nie zawadzały. Fajne miejsce, prawda? Nie łatwe w utrzymaniu, możemy ofoliować, nie ma koszenia wtedy. Super. Tylko, kochani, jak ustawię wlotki na parking, czyli na kostkę brukową, będą pszczoły nisko wylatywać i obijać się o samochody, o pieszych, o wszystkich, którzy przechodzą tamtędy. Więc narażam na urządlenia i na utratę pszczół i na problemy zdrowotne ludzi. Więc nie mogę sobie tego zrobić. Mogę zrobić też, kochani, na drugą stronę, czyli wlotki mogę dać w stronę ogrodzenia. Przecież są na tyle duże dziury, pszczoły sobie poradzą. Tak, kochani, poradzą sobie, ale jeżeli przychodzi intensywny zbiór nektaru, no to jest problem. Będą zmęczone, siadać na siatce, będą spadać na ziemię. Po następne, kochani, ktoś, kto będzie chciał po drugiej stronie ogrodzenia wykosić czy coś, będzie, one się będą denerwować, one będą hamować, lecąc na te wlotki i będzie to powodować to, że po prostu będą jeszcze bardziej zdenerwowane i będę miała większy ubytek pszczół i jeszcze stresy z sąsiadami czy tam z osobami, które by chciały tutaj pracować na tej działce.
Co jeszcze, kochani, tutaj może być problemem, jeżeli... Pamiętajcie, że jeżeli mamy jakiekolwiek przeszkody, czyli na przykład byśmy chcieli przez ogrodzenie, albo na przykład część uli będzie tu na ogrodzeniu, a część, tak jak tutaj mam ściągnięte w tym momencie dla ułatwienia przenoszenia i mniejszego stresu pszczół, przestawienia, to kochani, jeżeli będziemy mieć taką lukę, to później nie dziwcie się, że w sezonie, kiedy jest pożytek, macie na przykład dwa czy trzy ule silniejsze, a dwa słabsze. No i wtedy jest pomysł, no trzeba wymienić matkę, bo tam, kochani, ta matka nie czerwi. Słabsze te są rodziny, tam jest pewnie zła matka. Kochani, nie. Tam możecie mieć wspaniałą matkę, ponadprzeciętną, bardzo miodną, przynoszącą dużo, znoszącą dużo jajeczek, plenną, łagodną. Problem jest w tym, że pszczoły, które lecą z pożytkiem, one nie będą sobie utrudniać, kochani, i przelatywać przez przeszkody. One sobie znajdą łatwiejszą drogę, ale lecą z pożytkiem, więc do każdego ula będą wpuszczone. Będziecie mieć tak zwany nalot. Poczytajcie sobie na temat nalotów, ewentualnie w sezonie to sobie to omówimy. Więc kochani, wszystko co pszczoły będą mieć łatwiejsze do wlecenia, będą latywać właśnie do tych uli na początku. Więc musicie pamiętać, że trzeba to tak ustawić, żeby każdy ul, jaki stawiacie, miał równe możliwości wlecenia tych pszczół, które są, do właściwego ula. Jeżeli tu ma każda porządny wlotek, to będzie mniejsze prawdopodobieństwo błądzenia, prawda? I my im ułatwiamy pracę. Kochani, jeszcze jest sytuacja, że mamy hydrant. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o hydranty, o jakiekolwiek zabezpieczenia, to tutaj mamy przepisy. Na przykład nie możemy tam czegoś postawić 3 metry od hydrantu, prawda? Czy tam ileś metrów od hydrantu. Kochani, czy pszczoły obowiązują te zasady? Bo ja, kochani, w życiu bym nie patrzyła na przepisy, jeżeli chodzi o hydrant, ze względu na to, że pszczoła jest owadem wolnym. My ją nie uwiążemy, my nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się, że ona będzie patrzeć, a mam 3 metry do hydrantu, jest pożar, ja tamtędy nie polecę. Kochani, pamiętajcie, służby ratownicze mają być bezpieczne. One nie mogą latać w kapeluszach, bo my mamy tam wygodniej. Może się przez 20 lat nic nie wydarzy, ale kiedy się wydarzy, to pamiętajcie, strażacy, pogotowie, policjanci mają być bezpieczni. To są służby, które przylatują ratować życie wasze czy waszych sąsiadów. I my musimy pomyśleć wcześniej, czy czasem te ule nie są na tyle blisko tego hydrantu i czy w razie czego jak węża rozrzucą, czy nie uderzy o ten ul, czy jeżeli będą podlatywać, nie będzie możliwości przewrócenia ula. Czy z tamtej strony na przykład pszczoły nie będą bardziej zalatywać z pożytku? Z której strony mamy pożytki, że one będą lecieć? Czy mają gdzie się wzbić do góry, żeby ponad głowę wzbijać się? To kochani, odpowiadamy sobie pierwsze na te wszystkie pytania, a później szukamy miejsca najbezpieczniejszego, które możemy wybrać. Jest jeszcze, kochani, kwestia tego, że pytacie, czy na północną stronę, kochani, ustawiamy wlotki. Tu mam, kochani, południe, gdzie teraz idę, ale wyobraźmy sobie, że mamy tu północ. I kochani, jeżeli ja bym ustawiła tutaj wlotki w północną stronę, no bo to jest jedyne miejsce, jakie mam, kochani, najprawdopodobniej nic by się nie działo, mielibyście późniejszy start wiosenny, więc na pewno lepiej ustawić wlotki ku wschód południowy, południowy wschód, mniej więcej tak ustawiamy, ze względu na to, że już od wschodu zaczynają się wloteczki nagrzewać do południa i pszczoły mają łatwiejszy start wiosenny, tam jest cieplej, to powietrze szybciej się ogrzewa i to wspomaga pszczołom. Ale kochani, wyobraźmy sobie, że tutaj, gdzie ja stoję, tutaj, gdzie patrzycie, jest północ, a wy ule musicie ustawić tam na dole. To kochani, tam już nie dziwcie się, że tam nie ma startu, że tam będziecie bardziej mieć narażone pszczoły na przykład na grzybice. Tam jest wilgoć, tam jest zimniej, tam zanim się zagrzeje słońce i przyjdzie stąd i ociepli te ule, no to ja, kochani, w życiu bym nie ustawiła tam pszczół. Szukałabym innej lokalizacji, na przykład tutaj i wtedy ustawić bokiem w tą stronę, ale żeby nie były w północną stronę, tylko w południowo-wschodnią. Pamiętajcie, to ma znaczenie. O ile w lecie, w sezonie, one sobie świetnie radzą, bo tam jest chłodniej, one sobie wyjdą, tam jest ciepłe powietrze, to my pamiętajmy, że chcemy pszczoły mieć na wiosnę. I my mamy robić tak, że nawet jak to jest północna jakaś ściana, to tam musi być sucho. Nie może być bardzo dużych przeciągów. To wszystko ma znaczenie na rozwój rodziny. Więc kochani, siadamy, bierzemy kawę, myślimy, pytamy, sprawdzamy, czy tutaj na przykład rolnik będzie robił. No to jeszcze jedno. Więc jak ja jestem tutaj, kochani, no to wiadomo, że jeżeli by pszczoły, bo pszczoły nie lubią potu, prawda? Brak pożytku, coś się kończy, są wkurzone w południe, rolnik chce sobie zaorać pole, no
no robi się problem. Jeżeli to by było na wysokości lotu pszczół, mogłyby lecieć na ten ciągnik, obijać się o tą kabinę, o rolnika. Mamy konflikt. Jeżeli tu jest spadek, rolnik jest niżej, a pszczoły będą wylatywać wyżej, one się będą zbijać do góry i będą sobie lecieć nad jego głową. To jest następny argument, który nam pokazuje, jak ustawić prawidłowo ule. To, że nam się coś tam w lecie dzieje, to nie znaczy, kochani, że w zimę czy na wiosnę jest dobrze. Pamiętajcie, że mamy takie zawahania w tym momencie temperatur, zmiany. No ja wiem, że na wschodzie, na północy macie śnieg, zimę, prawdziwą zimowlę, zużycie pokarmu to macie kilogram na miesiąc. Kochani, u mnie jest cały czas ciepło, no może takie przeloty, ale dzisiaj jakbym otwarła ule, kochani, pszczoły są aktywne. To, że jest zimno z wierzchu, jestem w rękawiczkach i w czapce i wyubierana, ale u pszczół w tym momencie już jest ciepło. Ja mam matki izolowane, one inaczej funkcjonują w tym momencie, ale u was zaczęły się już grzania czerwiu. W większości przypadków, i kochani, może w niektórych przypadkach nie ma, ale w większości ulach już jest minimalna ilość czerwiu, przynajmniej tak prawidłowo powinno być, i tam już jest większe zużycie pokarmu. Nie bójcie się iść w zimie, sprawdzić, czy mają jedzenie. To, że kochani otwieracie, że one się rozchodzą po wałce, nieważne. Kochani, idziemy i kładziemy ciasto. Dajcie im, jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie braku pokarmu. Dlaczego? Dlatego, kochani, bo wyście dobrze zakarmili, bo wyście dobrą ilość pokarmu dali, ale są anomalia w rodzinach i na 15 uli w jednym może wam braknąć. Dlaczego? Bo tam coś się dzieje, bo tam jest inna rodzina, bo jest inne zużycie, bo może się bardziej stresują, bo jest może więcej pszczół, bo jest może mniej pszczół. Nie dacie pokarmu, nie macie tej rodziny. Kochani, tak, spotkacie się z krytyką. I też pewnie ja się spotkam, bo mi powiedzą, nie namawiaj młodych do iścia do ula. Kochani, idźcie do ula. Ratujcie swojej rodziny. Wejdźcie sobie na profile jakichś początkujących pszczelarzy. Ile już do tej pory od grudnia i stycznia zginęło rodzin pszczelich z głodu? Bo słyszę, bo się bałem. Nie bój się krytyki innego pszczelarza. Bój się tego, że stracisz tą rodzinę, a to może być bardzo dobra rodzina, świetna rodzina, która bardzo chciała żyć. Ale po prostu z jakichś czynników brakło jej pokarmu. Położenie ciasta na minus 20 nad głową pszczół nie zabije rodziny. Brak tego ciasta, jeżeli tam jest brak pokarmu, bo ja mówię o ratowaniu rodzin, ja nie mówię o przeglądach, kochani, zimowych, tylko o ratowaniu rodzin, czyli zabezpieczeniu w jakikolwiek pokarm, jeszcze nigdy nie zabiło rodziny. Bo pamiętajcie, niejedne sytuacje były, gdzie ul się przewrócił, gdzie drzewo się przewróciło, a tam był pokarm. Pszczoły były narażone na bardzo duże zimno, ale nie na wilgoć i one sobie świetnie dały radę. Jakbyśmy narazili pszczoły na wilgoć bardzo dużą w ulu i zimno, i brak pokarmu, na 100% nie mamy pszczół. Jak narazimy na brak pokarmu, bo nam się nie chce, albo boimy się iść, albo jesteśmy zwolennikiem, że do marca nie idziemy, kochani, no zbieramy pszczoły, ale ktoś powie, no ja się z tym liczę. Ale kochani, ja się z tym nie liczę. Ja namawiam do tego, żebyście szli i przestawili się, byli elastyczni co do pszczół i patrzyli, czy damy radę tą rodzinę uratować. Jeżeli chcecie przestawiać te ule, kochani, jak najbardziej przestawiamy, czyli idziemy, mamy miejsce. Mamy narzekanie, mamy krzyczenie, mamy moje stresy, nerwy, ale nie mogłam krzyczeć przy pszczołach, więc nie wiem, czy was już tak bardzo postresowałam, czy nie. Kochani, zamykamy, zabezpieczamy porządnie wlotki. Pamiętajcie, górę delikatnie też zabezpieczamy ze względu na to, że od góry możecie mieć wentylację otwarte. Też zamykamy delikatnie, zachowujemy się cicho przy ulach, tak żeby te pszczoły nie miały w tym momencie większego stresu. Więc jeżeli pozabezpieczamy, przygotujemy stojaki, spinamy ule tak jak są teraz spięte, kochani, dokładnie. Możecie sobie to na przykład zrobić dzień wcześniej albo przepiąć, bo te pasy, jak na przykład widzicie pod tymi nóżkami, pasy bardzo łatwo przechodzą. I kochani, w dwójkę. Nie przenosimy w zimie ula w pojedynkę. W lecie tak, nie przeszkadza to. W zimie tylko i wyłącznie w dwójkę. Bierzecie w bezpieczny sposób, czyli trzymacie za ul, podkładacie pod spód. Nie trzymacie sobie za górę, bo wam może pas poluzować. Musicie trzymać przed łączeniem pasów. Stabilnie jedną ręką za pas, drugą ręką za uchwyty. Tak, żeby ul był w całości przytrzymywany, żeby się pas nie zluzował. Żeby wam dennica nie odpadła od korpusu. Bo to, kochanie, spowoduje, że one tam się będą bardzo denerwować i wtedy mogą się wam rozejść. Po co? Ma tak być, że pas musi być bardzo mocno trzymany, tak żeby dennica z korpusem się nie rozłożyła. Po przeniesieniu uli, kochani, nie otwieramy od razu wlotków.
Możecie to zrobić nawet na drugi dzień. Nic się tam nie stanie, bo jest na tyle nieszczelny ul, że nie ma powodów do tego, żeby się o tym martwić. Jeżeli są bardzo duże mrozy i musicie przenieść, dokładnie możecie przykryć ul na przykład jakimś kocem tam, żeby termika jeszcze była przez chwilę lepsza i po 2 godzinach, przypuśćmy, ściągamy ten koc. To spowoduje to, że łatwiej później wyrównać tą temperaturę, bo ja teraz mówię o lutym, gdzie mogą matki czerwić, więc tutaj musimy być też bardziej ostrożni. Wszystko zależy, jaka jest temperatura. Ja mam dzisiaj na plusie, więc nie będę nakrywać tych uli, nie będę się aż tak martwić, aczkolwiek będę się starała zrobić to bardzo sprawnie, bardzo po cichu i wszystko, co będzie związane z pszczołami, z przeniesieniem ula, ma być sprawne, ma być szybkie, stawiamy, zostawiamy i pszczoły muszą się uspokoić. Dopiero po jakimś czasie wracamy i otwieramy wlotki. Więc jak macie gospodarkę wyjazdową, do pszczół jedziecie, kochani, kawka w termosik, ciastełko, kocyk, muzyka, książka, słuchacie i czekacie. Im się należy też trochę relaksu. Miłego.